Hej, witam was wszystkich serdecznie na moim najnowszym filmie. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić jedno z moich najnowszych, w sensie jedną z moich najnowszych, moje najnowsze hobby, a jest to numizmatyka. Właśnie zostałem zarażony. I tu są monety, które udało mi się znaleźć w domu. To jest 15 kopiejek ZSRR z 61 roku, 2 kuny. To jest Republika Chorwacka, czyli Chorwacja. 10 filerów, na razie jeszcze nie wiem. Skąd to jest? 2 centaj. Z jakiejś Liberty. To wygląda mi na Grecję, ale pewności nie mam. 10 forintów to są Węgry z czasów radzieckich, sowieckich. 10 szylingów. Jeden filer. 20 koron to jest z Danii. 5 feningów, 50 filerów. 2 forinty, czyli znowu Węgry. 5 kopiejek radzieckich, jeden amerykański cent, jedna kuna, jeden shilling, 3 kopiejki, jedna kopiejka i 50 dolarów. I zobaczmy sobie, jak te monety wyglądają z drugiej strony. Jak widać, SSSR, Tuni. Co to jest? A Magyar, czyli Węgry, Litwa, One Dima, United States of America. Co? Dlaczego jedna Dima to jest USA? Zaraz zrobię Totalnie ci nie. zdjęcie. Totalnie nie wiem, o co chodzi z tą jedną Dimą, ale może się dowiem. Możecie w komentarzu napisać, jak będziecie wiedzieli. Tak, Bułgaria. To, co myślałem, że jest Grecja, to jest tak naprawdę Bułgaria. Magyar, czyli Węgry. Tutaj jest Austria. Tu jest Denmark. Tutaj nie widzę przynajmniej teraz. SSSR, 50 ore to jest Dania. Są monetki. SSSR tutaj jest, czyli radziecka. Tutaj jest jeden cent amerykański. Bułgaria. Tutaj jest ta Ludowa Republika Węgierska, czy tam sowiecka. W każdym razie komunistyczna. Tutaj jest też Magyar. I tutaj jest Bundesrepublik Deutschland. Mam nadzieję, że takie filmiki wam się podobają. Tutaj w ogóle mam klaser, zaraz je powsadzam. Te monety do klasera. Jeszcze znajdę jakieś monety, których teraz w tym klaserze nie mam. Ja mam masę monet zagranicznych. Po prostu ten klaser ładnie pouzupełniam. Także mam nadzieję, że film wam się podoba. Trzymajcie się. Do zobaczenia na następnym filmie. Cześć.